Dobry wieczór Państwu. Postać księcia Birbantu przewijała się już w naszych bajkach. Pozwoli mi więc sobie przypomnieć, że nazwaliśmy go nie bez kozery. Playboyem późnego średniowiecza. Przerzucał on bowiem, jakbyśmy to dziś określili, dziewczęta, niewiasty, podwiki, białogłowy. Bez sumienia! Nie zatańczyłeś nawet dzisiaj ze mną, książę. Czyżbyś się już zapomniał, jak w tej altanie? Zapomniałem. O! Unikasz mnie, książę? Czyżbyś zapomniał, jak w tę noc księżycową, wśród kląskania słowików? Zapomniałem. Czekałam na ciebie, panie, cały wieczór. Wszak mąż mój bawi w podróży służbowej, na którą specjalnie go wysłałeś. Czyżbyś zapomniał o tym, panie? Zapomniałem. Wasza książęca mość, gość zagraniczny przybył w ważnej sprawie. Wybaczcie, madam, jestem zajęty. Witaj, miły gościu. Cóż cię do nas sprowadza? Jestem wysłannikiem, a zarazem wujem i powiernikiem księżnej Adelaidy I, która zaprasza cię na nasz dwór. Zaprasza. Wielki to dla mnie honor oczywiście, ale jak do tej pory nie miałem zaszczytu poznać jej książęcej wysokości. A oto jej konterfekt. Nawet nie brzydka. I nie za mężna. Otóż to. Proszę stokrotnie podziękować księżnej za to zaszczytne zaproszenie, z którego jednak nie skorzystam. Mówiąc otwarcie, nie mam zamiaru się żenić. Książę, uważaj, co czynisz. Adelaida I to nie byle dworka. Mogą z tego wyniknąć nieprzewidziane konsekwencje. I wynikły, oj, wynikły, ale nie uprzedzajmy wypadków. Tyle Państwu tylko mogę zdradzić, że Adelaida I była kobietą niesłychanie ambitną, co się zresztą zaraz okaże. A więc odmówił? Jak śmiał odmówić mnie, Adelaidzie I? Nigdy mu tego nie wybaczę. Ależ Adelaide, to jest wasza książęca wysokość, no... Daj sobie z nim spokój, z tym szaławiłą, słusznie zwanym playboyem późnego średniowiecza. Toż to zwykły dziewkarz, nie byłabyś z nim szczęśliwa. Wybierz sobie lepiej któregoś z tych statecznych, kulturalnych władców, którzy się ubiegają o twoją rękę. A moja duma kobieca? Książę Birbant to musi być mój! Ale zrozum, duszyczko, że jeszcze żadnej niewieście nie udało się go podbić. To właśnie ja go podbiję. Jak powiedziała, tak zrobiła. Głucha na perswazję mądrego wuja, kazała powołać wojska zaciężne i najemne pod broń, dosiadła białego konia i ruszyła na Birbant. No, książę, jak widzieliśmy, był zajęty zupełnie innymi sprawami, to też udało jej się go całkowicie zaskoczyć. No i co wasza książęca mość narobiła? A mówiłem, a uprzedzałem. Teraz siedzi wasza książęca mość na łańcuchu. Jesteśmy całkowicie podbici. Co robić? Może znalazłoby się jakieś wyjście, gdybyś tylko zechciał. Tak, gdybym zechciał się z nią ożenić. No. Teraz, kiedy mnie podbiła? Przenigdy! No, i co wasza wysokość narobiła? A mówiłem, uprzedzałem, nie podbijajmy ich. Mieliśmy tyle kłopotów z naszym księstwem, to teraz mamy podwójne. A niech jeszcze ta wieść dotrze do cesarza Gwidona, którego książę Birbantu jest siostrzeńcem. Nie no, co robić? Trzeba jakoś znaleźć wyjście z tej historii szybko i sprawnie. Wycofać się? Nigdy.
straciłabym twarz. Chyba, że mnie poprosi o rękę. Nie ożenię się z nią! Nie ożenię! A. Słyszysz, Adelaidko? I wcale się nie dziwię księciu. Bo przecież gdyby się teraz z tobą ożenił, kiedy go podbiłaś, to on straciłby twarz. A tak, to straci głowę. Każe go ściąć! Szalawiła z niego dziewkaż, ale w gruncie rzeczy poczciwy chłopiec. Nigdy bym się nie spodziewał. Porywcza jest, nerwowa, ale w gruncie rzeczy nigdy bym się tego po niej nie spodziewał. No idzie, prowadzą go, idą. Dorodny mężczyzna. Ach, gdybym była młodsza. Nie, tak dużo by ci z tego przyszło. To już po nim przecież. Chociaż może... Ja pamiętam za moich czasów to... Trudno. Stracę głowę, ale zachowam twarz. Nie ożenię się z Adelaidą! Odsuń się, niewiasto, muszę wykonać rozkaz księżny. No jak to, Kacie? Czyżbyś nie znał starego prawa, które powiada, że jeżeli w ostatniej chwili jakaś niewinna niewiasta zarzuci skazańcowi chustkę na szyję, uratuje mu głowę? Tak, racja! Słusznie, słusznie! I potem on się musi z nią... Ja pamiętam to za moich czasów! O, moja wybawicielko! Jakże ci się odwdzięczę! Oczywiście, pojmując mnie za żonę, takie jest prawo. A więc okaż mi przynajmniej swoją twarz, moja przyszła małżonko. Tu szerzenie na zbyt szpetne. Do czarta! Wszak to księżna Adelaida! Kacie, tnij! Kacie, nie tnij! Tnij! Nie tnij! Tnij! Nie tnij! No i co ma zrobić w takiej sytuacji biedny kat? Skazaniec chce, żeby mu ściąć głowę, a ta, która go skazała, teraz nagle nie chce, żeby mu ją ściąć. Do kata. Ręce tylko mi opadają! Tak. I choć postać kata nie budzi w nas cieplejszych uczuć, to jednak musimy przyznać mu rację. Nic gorszego niż to czekanie na uzgodnienie decyzji. Dobranoc państwu. Dobry wieczór państwu. Za chwilę cofniemy się o jakieś 100 lat wstecz i zajrzymy do słynnego londyńskiego klubu Travelers, gdzie spotykali się głównie uczeni i podróżnicy. Oto właśnie dwaj z nich, panowie Cumberland i Rockford, dyskutują zawzięcie na temat... Ależ drogi kolego, szczepy zamieszkujące wyspę Fufu, należącą do archipelagu Murango, pochodzą niewątpliwie z grupy etnicznej Muniu. Pan chyba raczy żartować, drogi Cumberland. Przecież już profesor Peterson stwierdził niezbicie, że szczep ten wywodzi się z grupy Kuku. A ciekawe, skąd pan zaczerpnął te informacje? Zważywszy, że biedny Peterson został zjedzony przez tubylców, zanim zdołał jeszcze cokolwiek na ten temat opublikować. Ale znaleziono w buszu jego notatki. Zrzute przez pumę. Zupełnie nieczytelne. Głowę daje, że to mój. A ja dam głowę, że to Kuku. Wybaczcie, panowie, ale skoro oba jesteście gotowi oddać głowy za swoje tezy, to zaryzykujcie wyprawę na tę wyspę. No jak i tam,
i przekonajcie się naocznie, czy to kuku, czy muniu. Ależ, milordzie, taka wyprawa byłaby bardzo kosztowna. W grę wchodziłyby tu tysiące funtów. Drobiazg, jestem gotów to sfinansować. Bym mógł przynajmniej spokojnie w swoim klubie poczytać Timesa. Czy mam już podpalać pod kotłami? Jeszcze nie! Niech się najpierw narada starszyzny szczepowej skończy. Niech troszeczkę skruszeją. No nie ulega wątpliwości. To jest typowy taniec rytualny muniu przed ucztą. Pan chyba raczy żartować, drogi Cumberland. W tańcach rytualnych muniu nie uczestniczyły nigdy kobiety, a tu... No cóż, kobiety wyzwalają się wszędzie, również wśród dzikich szczepów. Co tam pan opowiada, proszę pana, już profesor Peterson... Ale dajże pan spokój z nieboszczykiem Petersonem. Nie po to z takim trudem, pokonując liczne niebezpieczeństwa, dotarliśmy aż tutaj, żeby teraz powoływać się na wątpliwe autorytety. To są muniu i basta. Kuku, właśnie że kuku, mogę się założyć. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. O barunkę łys. Proszę bardzo. O, zauważył pan tę rzeźbioną warząchę? Typowa sztuka kuku. Sztuka muniu opierała się na identycznych wzorach i to niczego nie dowodzi. Decydujące będzie dopiero, czy nas posolą. Bo jak wiemy, kuku nie znali soli. A, tutaj się z panem zgadzam. Ale głowę dam, że nas nie posolą, bo to są kuku. A ja dam głowę, że nas posolą, bo to są kuku. No dlaczego oni czekają z tym przyprawianiem nas? No właśnie, wyraźnie na coś czekają. Otwaraj pod kotłami! Narada starszyzny szczepowej skończona, ale przedtem przypraw ich trochę. Nie przyprawiać! Nie podpalać. Wyjąć ich z kotłu. Decyzją starszyzny szczepowej i moją własną od dziś kończymy z ludożerstwem. Ten łykowaty profesor Peterson miał jednak rację. U schyłku XIX wieku to już nie przystoi. Niech diabli porwą tego pańskiego Petersona. Przez niego nigdy nie dowiemy się prawdy. To wszystko działo się 100 lat temu. Teraz u schyłku XX wieku ludożerstwo jest już w zupełnym zaniku. Co najwyżej ludzie żrą się między sobą. Dobranoc państwu. Dobry wieczór państwu. Dawno, dawno temu za górami, za lasami, za siedmioma rzekami leżał kraj, którym rządził mądry i zapobiegliwy król Pelargon II. Dobrze i spokojnie żyło się w nim ludziom, a że kraj ów posiadał zabytki, łagodny klimat, piękny krajobraz, licznie ściągali tam również goście zagraniczni. Mądry król potrafił z tego wyciągnąć jakiś profit i przeszedł do historii jako prekursor zorganizowanej turystyki. A oto, proszę waszmościanek i waszmościów, grota słynna na całym świecie, w której znajdują się najdzielniejsi z dzielnych, najwaleczniejsi z walecznych, niezwyciężeni śpiący rycerze. Pani matko, ja chcę zobaczyć śpiących rycerzy. No, ukażcież dziecku owych rycerzy, panie. Wszakże nie wypominając, niemało pistoli zapłaciliśmy za wyprawę do tej groty. Ale nie w mojej to mocy, waszmościanko. Grota ta zamknięta jest na głucho i otworzy się dopiero wtedy,
kiedy się rycerze obudzą. O, kiedyż to się stanie? Oj, rada bym ich obaczyć. Na pewno są nie tylko dzielni, ale piękni. Aha, śpiący rycerze obudzą się wtedy, gdy kraj nasz znajdzie się w wielkim niebezpieczeństwie. Dobędą wtedy swych mieczy i rozgromią najgroźniejszego nawet wroga. Tyle, że my wrogów nie mamy, bo nasz mądry król zawarł ze wszystkimi władcami korzystne dla obu stron pakta. Zbyt optymistycznie widział jednak sprawę ów złotousty przewodnik. Wprawdzie król Pelargon rzeczywiście żył w zgodzie z całym cywilizowanym światem, ale zagrożenie, jak to zwykle bywa, przyszło zupełnie skąd inąd. I ów szczęśliwy kraj znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie. Rado starszych! Oto ciemne chmury gromadzą się nad naszym królestwem. Dzikie hordy barbarzyńców, zwanych kumysami, spustoszyły kraj króla Mantyli, Antabusa I, a nawet Kuśmidrona Groźnego i zbliżają się do naszych granic. Co począć? Co począć? No niech się wypowie wielki hetman koronny. No cóż, nie ukrywam, że szanse mamy niewielkie. Kraj cywilizowany przeciwko barbarzyńcom. W takich wypadkach, jak uczy nas historia, przeważnie zwyciężali barbarzyńcy. A nasi rycerze dawno już nie wojowali. Nawet do wygód. No to może by wojska najemne? W dzisiejszych czasach siła najemna. Och, biada nam, biada! Nie ma co biadolić, tylko trzeba rozumem ruszyć. No to rusz, marszałku. Już ruszyłem. Śpiący rycerz. Racja! Trzeba ich natychmiast obudzić. I dadzą łupnia tym barbarzyńcom, tak, że im w pięty pójdzie. O, najdzielniejsi z dzielnych, niezwyciężeni śpiący rycerze, obudźcie się! Bo inaczej barbarzyńcy spustoszą nasze domy i winnice! Wstawajcie natychmiast! Ja, wielki hetman koronny, rozkazuję wam! A co na to, śpiący rycerze? O, wprawdzie ta grota zamknięta jest na głucho, ale my w dobie telewizji potrafimy zajrzeć do środka. Wstawajcie! Wstawajcie natychmiast! Hej! Rozkazuję wam! Bracia rycerze! Zdaje mi się, że ktoś do nas stuka. Zdaje ci się! O! Znowu stukają! Niech sobie stukają! A ja się jeszcze zdrzemnę. Rozkazuję was! Słyszycie? Już mnie pięści bolą od tego walenia w wieżeje. No i nie jak chrapią, tak chrapią i no, śpią od tylu lat, że pewnie sen im stwardniał. Nie ma rady. Trzeba zwołać ludzi. Niech biją w bębny, niech dmuchają w trąby i piszczałki, bo inaczej... Biada! Co to za wrzawa? Kto śmie tak hałasować pod naszą wieżeją? Oni krzyczą, że kraj w niebezpieczeństwie. Na pewno przesadzają. Dalej mi lepiej, rycerzu kapiszonie. No. I abyśmy tylko zdrowi byli. No i co słychać? Śpią! Próbowaliśmy wszelakich sposobów. Na próżno śpią jak susły. Najjaśniejszy panie! Złych wieści jestem zwiastunem. Hordy barbarzyńców przeprawiają się już przez rzekę graniczną. Ledwie z życiem uszedłem. Nie możemy dłużej czekać. Wielki hetmanie koronny, powołaj pod broń wszystkich moich poddanych, bez różnicy stanu. Jakże to, panie? Nawet mieszczan i kmieciów? Wszak wojnę z rycerskim przeniosłem. Wszystkich powiadam, kraj w niebezpieczeństwie! Była to jeszcze jedna słuszna decyzja mądrego króla, która zaowocowała wspaniałym zwycięstwem. W słynnej bitwie pod Peredyszką król Pelargon nie tylko rozgromił docna barbarzyńskie hordy
kumysów, ale także obronił siebie i nie tylko siebie, całą współczesną cywilizację. A cóż na to śpiący rycerze? Fanfary? Fanfary za tym Wiktoria! Gdzie mój miecz? Gdzie mój miecz? Żebyśmy się nie spóźnili! Prędzej! Wiktoria! Niewykluczone, że byli to pierwsi w historii śpiący rycerze, którzy obudzili się dopiero na dźwięk fanfar i dołączyli pośpiesznie do orszaku zwycięzców, ale na pewno nie ostatni. Dobranoc Państwu. Dobry wieczór Państwu. Dziwna to będzie historia i może nawet trochę niesamowita. Otóż szalenie dawno temu i bardzo daleko stąd żył sobie król jeden, który dobrotliwy był, ale nie zupełnie. A ja damy czerwienną kładę. No i partyjkę wasza królewska mość wygrała. Jak zwykle, mój marszałku. No ale nie martw się i płacz. Zaraz, ile to będzie? 15, 45, 60 pistoli. No płacz. Kiedy nie mam z czego, wasza królewska mość. Nie dosyć, że do niego umyślnie przegrywam, żeby mu przyjemność zrobić, to jeszcze muszę z własnej kiesy płacić. Co tam mam, roczysz pod nosem? No płacz. Kiedy nie mam, wasza królewska mość. A nie masz. No to ci zburguję. Do jutra. Dziękuję ci, najjaśniejszy panie, za twoją dobroć. O! A tam co znowu? A, strażnicy jakiegoś kmiecia przychwycili. A, to każ niech go wprowadzą. Tak, proszę bardzo. Rozerwę się trochę, bo już mi nudno z tobą ciągle te karty wygrywać. Wprowadźcie więźnia. A cóż ten nieszczęśnik zrobił, żeście go skutego w łańcuchy przed moje oblicze sprowadzili? No, mówcie, kiedy najjaśniejszy pan pyta. Najjaśniejszy panie, zrywałem jabłka z drzewa królewskiego, co przy murze stoi. Gałęzie nad drogą sterczą, więc myślałem. Głodny byłeś, tak? A, głodny był. No to nakarmcie go skibką chleba. A potem wymierzcie mu 100 pla. Ja jeszcze śliwy. Zemrzeć mi przyjdzie. Co moje biedne sierotki, co moje dziateczki beze mnie poczną. Sierotki. Wzruszył mnie ty. No więc wymierzcie mu tylko 60 plak. 60? Dziękuję ci, najjaśniejszy panie, z całego serca. Już. 60 plak to też niezła porcja. Tak to w praktyce wyglądało, a król bardzo zadowolony z siebie był, że niby taki dobrotliwy. Aż tu nagle pewnego dnia przybiegł do niego marszałek z dziwną nowiną. Wasza królewska mość! Wasza królewska mość!
Co się stało? Dlaczego budzisz mnie tak z samego rana? Czy może jaka wojna wybuchła? A nie, tam wojna. Coś znacznie gorszego. Znacznie gorszego? No mówże do licha. Wasza królewska mość raczyła mi się ukazać dziś w nocy. No jakże ja ci się mogłem ukazać? Przecież jeszcze żyję. Nie jestem ani duchem, ani zjawą. A no właśnie, tym to dziwniejsze. Bo gdyby wasza królewska mość nie żyła, byłoby to całkiem naturalne. Nie turbowałbym tym waszej królewskiej mości. Nie, no musiało ci się coś pokiełbasić. A możeś sobie, marszałkuniu, trochę tego co? Wypił, co? Bogać tam. Widziałem cię, panie, tak jak teraz cię widzę. A może znacznie lepiej. Byłeś taki, jaki naprawdę jesteś. Taki, jaki naprawdę jestem? A gdzieżeś to mnie widział? Na murach zamkowych. W nocy spać nie mogłem, poszedłem powietrza zaczerpnąć i strażę sprawdzić. Aż tu widzę, duch waszej królewskiej mości sobie spaceruje. Na murach zamkowych. Przecież ja nigdy nie chodzę na mury zamkowe, bo to za wysoko dla mnie i stromo. Ale duch waszej królewskiej mości tam wlazł. Szła sobie wasza królewska mość, tak jak gdyby nigdy nic. No a straże mnie także widziały? A nie, pospali. Dopiero mi ich budzić musiał, kiedy wasza królewska mość zniknęła. A to dobrze, żeś ich zbudził dopiero jak zniknąłem. Nie. No co ty opowiadasz? Wasza królewska mość by się nie śmiała, gdyby samego siebie zobaczyła. A więc chcę zobaczyć samego siebie. Pójdziemy dziś w nocy na mury. Jeżeli się tobie ukazałem, to tym bardziej ukaże się sobie. A jeśli się nie ukaże, to kat ci zetnie głowę. Łaski, najjaśniejszy pan. A Tom wpadł. A więc niebawem ujrzę mego ducha. Zobaczę sam siebie. Czuję dziwny niepokój. Która to godzina, marszałku? Zegar na wieży zamkowej za 5:12 wskazuje. Czy straże odprawiłeś? Odprawiłem. Jaka cisza. A gdzie ja ci się ukazałem? Więc nim północ wybiła, o tu. Tuż mi się wasza królewska mość ukazać raczyła. A potem przeszłaś tam, o tam, o tam. I tam zniknęłaś. I tam zniknąłem. O, jaka cisza. A więc za chwilę to się stanie. Zobaczę siebie takim, jaki jestem. A więc za chwilę rozstrzygnie się, czy kat mi utnie głowę, czy żyć dalej będę w szczęśliwości. Boję się. A co dopiero ja? Raz, dwa, trzy. Ten zegar jakby mnie chłostał. Pięć. O, drżę cały. Sześć, siedem. Nie! Osiem. Nie! Dziewięć. Nie! Nie! Tak więc król nerwowo nie wytrzymał napięcia. Nie chciał zobaczyć siebie takim, jakim naprawdę był. No cóż, nie on jeden zresztą. Dobranoc państwu.
Dobry wieczór Państwu. Dawno, dawno temu żyła sobie pewna dziewczyna imieniem Rosalia, której narzeczony, Waszko, w przeddzień ślubu na chwilkę wyskoczył po chubkę i krzesiwo i ślad po nim zaginął. No cóż, zdarza się. Ale Rosalia nie mogła się pogodzić ze stratą ukochanego i czekała nań dzień i noc, zalewając się gorzkimi łzami. Oja nieszczęsna. Dajże już spokój, Rosalko. Zjedz lepiej trochę tych blinów ze śmietaną, bo schudniesz i zbrzydniesz od tych ciągłych lamentów. A nie schudnę, nie zbrzydnę. No co mi po urodzie, kiedy mojego Waszki nie ma? Wiesz, mamo, chyba mu się coś przytrafiło po drodze, kiedy do tej pory nie wraca. Może go zbójcy napadli? Albo wilcy zjedli? Ale jacy zbójcy, jacy wilcy, skoro wyskoczył tylko na chwilę na podzamcze do straganu. Masz, no to dlaczego nie wraca? Napisie. Ojej, przestań się wreszcie frasować, moje dziecko. O, słyszysz? Jedz. Słyszysz, jak ładnie grają? Idź lepiej trochę potańcować, a wnet znajdziesz sobie innego poczciwszego kawalera. Ale ja nie chcę innego, ja chcę tylko Waszkę. Wiesz co, mamo? Chyba wyruszę w świat. Będę się wszystkich ludzi po drodze pytała. Może kto mojego Waszkę spotkał? Może kto wie, co się z nim stało? Nie wrócę do tej pory, dopóki go nie znajdę. Na próżno matka próbowała odwieść Rosalkę od tego zamiaru. Dziewczyna wzięła węzełek trochę soli, parę podpłomyków, gomułkę sera i ruszyła w świat na poszukiwania narzeczonego. Szła i szła. Przez góry i doliny, wsie i podzamcza, ale nigdzie nie natrafiła na ślad Waszki. Aż pewnego dnia, kiedy znużona usiadła pod drzewem... Pokrzepię się nieco, bo już zupełnie z sił opadła. O, jaka ładna sroczka. Naci sroczko kawałeczek sera. Dobre masz serduszko, dzieleczko. Zatem chętnie ci pomogę w twoim frasunku. A skąd wiesz, co mnie trapi? Posłyszałam, jak wołałaś po lesie. Waszko, mój Waszko, najmilszy, gdzie jesteś? Tak, szukam go po całym świecie. Może coś wiesz o Waszce? O Waszce to ja nic nie wiem, ale wiem o czarowniku, o wsieju, który zamienia ludzi w różne zwierzęta i stwory. Może zamienił również w coś twojego Waszkę i dlatego nie możesz go znaleźć? Zamienił? Czyżbyś już ty była zamienioną w srokę dziewczyną? Nie, ja jestem prawdziwą, normalną sroką i jako taka mam wścibski charakter. Dlatego wiem, co się dzieje u czarownika Owsieja. Idź tam, biedactwo, mieszka tu niedaleko, za wzgórzem. Może znajdziesz swojego ukochanego? O, jaki uroczy gość. Cóż cię do mnie sprowadza, dzieweczko? O, wielki czarowniku. Szukam swojego narzeczonego Waszki, który w przeddzień ślubu wyskoczył tylko po chubkę i krzesiwo i ślad po nim zaginął. To się zdarza. Powiedz mi, proszę, czy ty go w coś nie zamieniłeś? Może tak, a może nie. My, czarownicy, nigdy nie odpowiadamy wprost. Proszę cię, ulituj się nade mną, jestem taka nieszczęśliwa. Przestań płakać. Nie mogę patrzeć na łzy kobiet, a w szczególności tak urodziwych. A więc dobrze, pomogę ci, ale wprzód musisz mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Oj, nawet na 100, bylebyś tylko... Posłuchaj uważnie. Wszystkie zwierzęta i stwory, które tu się znajdują, były niegdyś ludźmi. Zgadnij, w co mogłem zamienić twojego Waszkę, a odczaruję go natychmiast. Jakże ja mogę zgadnąć? Tyle tu tego wszystkiego?
Jesteś tak urocza, że postanowiłem ci pomóc, zdradzając pewien zawodowy sekret. Otóż my, czarownicy, zawsze zamieniamy ludzi w to, na co zasługują. Widzisz tę papugę? Zamieniłem w nią pewną jejmość, która była wielką plotkarą. A skrzecz sobie, skrzecz. Teraz przynajmniej nikomu już nie zaszkodzisz. Widzisz tego pająka? Oj, jaki ohydny. I nie bez powodu. Zamieniłem w niego pewnego lichwiarza, który wysysał krew ze swoich ofiar. Aha, teraz to pojmuję. A więc rozejrzyj się teraz uważnie po izbie i powiedz, w co mogłem zmienić twojego ważkę. O! Może w tego kotka. Lubił się wygrzewać przy kominie. W zimny dzień nie przyniósł nawet wody ze studni. Piecuch i egoista. Nie zgadłaś. To może w tego pawia. Lubił się stroić i przechwalać. Pyszałek. Nie zgadłaś. Oj. To może w tego królika. Bał się wszystkiego, nawet zwykłej burzy. Tchórz. Nie zgadłaś. Oj. Już wiem. Zamieniłeś go w tego motyla za to, że... Rozumiem. Oczywiście, zanim mnie poznał. Rozumiem. Z kwiatka na kwiatek. Nie. I tym razem nie zgadłaś. Ja chyba tego naprawdę w ogóle nie mogę zgadnąć. Oj, panie, proszę cię. Odczaruj mojego ważka, wtedy niechybnie go poznam. Obiecałeś mi przecież pomóc. Jakże go mogę odczarować, skoro nigdy w nic go nie zamieniałem? Na oczy nie widziałem twojego ważki. Po prostu chciałem ci tylko pomóc, żebyś wreszcie zrozumiała, za kim gonisz po świecie. Posłuchaj mnie. Czy zamiast tego piecucha, tchórza, bałamuta, nie wolałabyś statecznego, mądrego i nie starego jeszcze czarownika? Bardzo by mi się przydała w domu tak urocza gospodyni jak ty. No cóż, panie, no chętnie zostałabym twoją żoną, ale ja cię nie kocham. Pokochasz, pokochasz. Ja mam swoje wady. To, że nie jesteśmy kochani za nasze zalety, jest prawdą tak znaną, że nie warto się nad tym zastanawiać. Natomiast może warto by było zastanowić się nad tym, w co każdego z nas zamieniłby taki czarownik, gdyby teraz istniał. W dumnego pawia, w gadatliwą papugę, w tchórzliwego królika, w motyla, podrywacza. Jedno jest pewne. Najmniej kandydatów byłoby na pracowite pszczółki i skrzętne mrówki. Dobranoc państwu. Dobry wieczór państwu. Żył sobie raz król, no bo nawet królowie żyją tylko raz. A że czasem król żył z królową, więc pewnego dnia został ojcem dorodnego chłopca. Królewicz rósł szybko i ani się król z królową nie obejrzeli, kiedy stuknęło mu 18 lat. Zaczęli więc rozglądać się za synową. Spośród wielu kandydatek starających się o rękę królewicza wybrano piękną i majętną księżniczkę Pistację. Żeby zaś sprawę sfinalizować, zaaranżowano wieczorek zapoznawczy, na którym młodzi mieli się zapoznać, zakochać i zaręczyć. No,
A co słychać u brata księżniczki? Za tydzień się żeni. Serdecznie mu współczuję. Przepraszam, to nie z wyspania, tylko z nudów. O, królewicz jak zawsze dowcipny. A wracając do małżeństwa mego brata, to... Może mu się jakoś uda jeszcze z tego wywinąć. Filipie, bo pójdziesz do swojego pokoju. Mogę. Może pokażesz księżniczce Pistacji swój pokój? O, bardzo chętnie zobaczę, jak królewicz mieszka. Normalnie, jak królewicz. A kto jest szczęśliwą wybranką brata księżniczki? Jego narzeczona. Tak. Filipie. Proszę go nie budzić. Jak to się mówi, ktoś musi spać, żeby ktoś mógł czuwać. Tak. Było mi bardzo miło poznać królewicza. Nawet nie spodziewałam się, że go zastanę w tak zdrowym śnie. Nie, on nie z niewyspania, tylko tak z nudów tak, zasnął. On jest tak nudny, że zasypia w swoim towarzystwie. Powinien więc zmienić towarzystwo. No, na mnie już czas. Tak. Odwieź księżniczkę. Tak jest, tak. Proszę uprzejmie, proszę tędy, prawda. No. Wątpię, czy coś będzie z tego małżeństwa. Może uda mu się jeszcze z tego wywinąć. A to niby dlaczego ma mieć więcej szczęścia ode mnie? Skoro ja się ożeniłem, to i on się musi ożenić. Filipie! Nie śpi, bo cię ukradną. A ja się zabiję. Będziesz, panie, żałować. To będę! Jak się zapewne państwo domyślają, król się nie zabił i nie miał czego żałować, natomiast królewicz się nie obudził i nikt go nie ukradł. Po całym królestwie rozeszła się wiadomość, że królewicz zapadł na jakąś tajemniczą śpiączkę, w której nie byłby go w stanie wyrwać nawet pocałunek pięknej królewny, nie mówiąc już o pocałunku księżniczki Pistacji. Król szalał ze złości, a królewicz spał jak suseł. Wystrzeliłem z armaty. O Boże, pomyślałam, że się coś stało. Ale stanie się, jeśli on się nie zbudzi. Nie odpowiadam za siebie. Nie musisz, mój panie, nie musisz. Za czyny króla odpowiadają inni. A jeżeli chodzi o naszego królewicza, to jest jeszcze jedna szansa. No. Przyszła do mnie we śnie mądra wróżka. Nie znoszę lunatyczek. A skąd ci przyszło do głowy, że to jest lunatyczka? No skoro chodzi we śnie. Nie, to ja spałam, nie ona. Otóż ta mądra wróżka powiedziała, że śpiący królewicz zbudzi się, jeżeli posłyszy bajkę, która nim wstrząśnie. Nie, on jest już na te bajki uodporniony, tak jak ja. Zresztą od dziecka jest nimi karmiony. Nie, nic tego. Ale ja znam bajarza, który opowiada zupełnie nowe bajki. No to cóż, nie mamy nic do stracenia. Chodźmy do niego z synem. Nie, pójdę z nim sama. A nie. Ja chcę wiedzieć, jakie to bajki krążą po moim królestwie. Zanieś królewicza do bajarza. Królowa nas poprowadzi. Ku zdziwieniu króla, najlepszym bajarzem w królestwie okazał się jego osobisty marszałek. Nie wiedziałem, marszałku, że opowiadałeś mi bajki. Przysięgam, że mówiłem ci prawdę. Bajkami zajmuję się wyłącznie po godzinach pracy. Ale naszemu synowi musisz opowiedzieć najpiękniejszą bajkę, jaką znasz. Tak. Jeżeli nim wstrząśniesz, uratujesz go. No, mam teraz jedną bajkę na warsztacie na licencji zagranicznej. Był raz sobie Tomcio Paluch, który byłby samotny jak palec, gdyby nie to, że miał 7 krasnoludków. Ale pojechał do wujenki i został mu tylko jeden, niestety. Był to wyjątkowo brzydki krasnoludek, niepodobny do innych. Tomcio Paluch postanowił go poddać próbie na groch. Pod materacem położył ziarenko grochu. Następnie na materac położył kilkanaście poduszek. I okazało się, że krasnoludek przez całą noc nie zmrużył oka. Uwieralo go ziarenko grochu. Nie było najmniejszej wątpliwości, że jest krasnoludkiem. Ale Tomcio Paluch postanowił go poddać jeszcze jednej próbie. Na wodę. I wrzucił go do stawu. Brzydki krasnoludek pływał jak kaczątko.
I nie było już teraz najmniejszej wątpliwości, że jest krasnoludkiem, tyle tylko, że brzydkim. I dlatego inne łabędzie poszturchiwały go i dziobały. Zrozpaczony krasnoludek popłynął w świat i płynąc po morzach i oceanach natknął się na rybę pilę. Tysiące ryb pił. Pił, jak smok, aż pękł. Ależ to wstrząsające. No ale nie dla naszego syna, nie, nic z tego, marszałku. Nie, mam jeszcze tutaj jedną bajkę na warsztacie. Za górami, za lasami, przed 7 wiekami, pewien młodzieniec zakochał się w pewnej dziewczynie. Pobrali się i żyli długo i szczęśliwie. Do rozwodu, tak? Nie, do śmierci. Żyli długo i szczęśliwie? Aż do śmierci, ależ to najpiękniejsza bajka, jaką słyszałem. I zgodnie z przepowiedzią mądrej wróżki, królewicz obudził się, następnie ożenił z księżniczką Pistacją i mieli dużo dzieci. A morał z tej bajki? No cóż, proszę państwa, nic tak nas nie mobilizuje do działania, jak powodzenie, nie mówiąc już o szczęściu innych. Życzę państwu wiele szczęścia i dobrej nocy. Dobry wieczór państwu. Dawno, dawno temu na dworze króla Antabusa I miała się odbyć doroczna uroczystość, na której tradycyjnym zwyczajem tego kraju monarcha podejmował przedstawicieli ludu. Do uroczystości tej Antabus I przywiązywał wielką wagę, gdyż chociaż dzierżył władzę absolutną, z przekonań był demokratą, jakbyśmy to teraz określili. Tak, bardzo proszę, proszę uprzejmie. Nie, no, ten płaszcz jest już podniszczony. Daj mi nowy, marszałku. Bardzo proszę, tak. Chcę w pełnym blasku ukazać się moim drogim, kochanym, poddanym. Wasza wysokość wygląda w nim jeszcze bardziej po królewsku niż zwykle, tak? O tak, a teraz przyczeszemy włoski, tak, i włożymy koronę, tak. No, dawajżeś tę koronę. Kiedy nie wiem, gdzie wasza wysokość raczyła ją podziać. Na poduszce, jak zwykle. Tak, proszę. Kiedy nie ma? A może zostawiłeś ją, panie, też chciałam powiedzieć, w innej komnacie. Zaraz sprawdzę. Zaraz. O tak, okej, ślicznie. Tak. Korona. Czy jesteś już gotów, mój mężu? Przedstawiciele ludu czekają. A przecież wiesz, że punktualność jest grzecznością królów. Wiem, ale korona mi się gdzieś zapodziała. Jakiż ty jesteś nieporządny. Tyle razy cię prosiłam, żebyś nie rozrzucał insygniów władzy po całym mieszkaniu. Zajrzałem pod wszystkie antyki, do wszystkich szuflad, a korony jak nie ma, tak nie ma. Strach pomyśleć. A może ją ktoś... Ach, niemożliwe. Któżby? Cała służba pracuje u nas od pokoju. Jest poza wszelkim podejrzeniem. Zaraz. Przypominam sobie, że przed kilkoma dniami szef kuchni prosił mnie o etat dla nowej pomywaczki. Sprawdzę, czy kogoś przyjął. Nową pomywaczką była pewna uboga sierotka imieniem Marysia.
Bardzo się przestraszyła, kiedy ją wezwano przed oblicze króla, a jeszcze bardziej, kiedy dowiedziała się, w jakim celu. O, chodźżeś tu, ale wasze wielmożne wysokości, ja naprawdę żadnej korony w życiu na oczy nie widziałam. Nie, no to chyba nie ona wzięła, wygląda tak niewinnie. Najgorsze są te niewiniątka. Radzę ci po dobroci, żebyś się przyznała, gdzieś ukryła koronę, bo jak nie, to wrzucimy cię do lochu. Oj, zaraz do lochu. Sierotko, oddaj mi koronę. Przedstawiciele ludu czekają, no jakże się im ukaże z gołą głową. Bądź rozsądna, moje dziecko, a my będziemy wyrozumiali. Kiedy ja naprawdę... No, dosyć już tych żartów. Oddasz koronę czy nie? Jak mogę oddać coś, czego nie wzięłam? Jestem biedną, ale uczciwą sierotką. Dzięki łaskawości i demokratycznym ciągotom króla sierotki oczywiście nie wtrącono do lochu. Wygnano ją tylko z zamku, ale oczywiście w śnieg i zawieruchę. A kiedy Antabus pierwszy, znużony całodziennym przyjęciem, kładł się wieczorem do królewskiej łożnicy... No i wystąpiłem bez korony i korona z głowy mi nie spadła. A nawet spodobało się to przedstawicielom ludu, że nie podkreślam przepaści społecznej, która nas dzieli. Słuchaj, Duszko, a może by zrobić z tego tradycję? No nie, tradycją, ale twoja korona warta była krocie. Nie. Takie szafiry, takie rubiny. No idę już do łożnicy. Dobranoc, Duszko. O! Coś twardego. Ostrożnie! Ostrożnie, bądź ostrożny, może to jakaś machina wybuchowa. Korona. Ta sama. I pewnie sam ją tam włożyłeś. Tyle razy cię prosiłam, żebyś nie rozrzucał insygnii. A taką krzywdę wyrządziliśmy sierotce, wypędzając ją na śnieg i zawieruchę. Hej, marszałku! Marszałku! O, jestem. Król w koronie? Gdzież ona się znalazła? Mniejsza o szczegóły. Trzeba natychmiast rozpocząć gorączkowe poszukiwania sierotki Marysi. Musimy wynagrodzić jej wyrządzoną krzywdę. Oczywiście, gdyby historia ta znażyła się w naszych czasach, sprawa byłaby prosta. Dalibyśmy w telewizji... Król Jegomość wzywa sierotkę Marysię do powrotu na zamek. Ktokolwiek wiedziałby o miejscu pobytu wyżej wymienionej, proszony jest o skomunikowanie się z marszałkiem dworu lub najbliższym posterunkiem Straży Królewskiej. Ale w owych czasach nie marzono jeszcze nawet o telewizji, a zasięg ówczesnych publikatorów, czyli heroldów, był bardzo ograniczony. Toteż mimo usilnych poszukiwań sierotka nie odnalazła się. Poczciwy król bardzo się tym gnębił, a ilekroć wkładał na głowę koronę, wzdychał ciężko. I co z tego, że jestem dobrym władcą? Co z tego, że mnie poddani kochają? Co z tego nawet, że wygrałem wojnę z Kuśmidronem okrutnym, skoro wyrządziłem krzywdę biednej, niewinnej dziewczynie, w dodatku sierotce? Dajże już spokój, mój mężu. No dajże spokój. Zobaczysz, że ta sierotka prędzej czy później się odnajdzie. No, rozchmurz się. Musisz z pogodnym czołem przywitać księcia Biskwitu. Może uda ci się nareszcie podpisać ten pakt o nieagresji, na którym ci tak bardzo zależy. No śpiesz się, bo nasi goście wnet tutaj będą. Książę i księżna Biskwitu. Pozwól, panie, że przedstawię ci moją niedawno poślubioną małżonkę. Bardzo mi przyjemnie. Ale twarzyczka waszej wysokości wydaje mi się dziwnie znajoma. Nie ma w tym nic dziwnego, królu. Albowiem jestem, to znaczy byłam, sierotką Marysią. A to fech akurat dzisiaj musiała się znaleźć. No i z paktu o nieagresji nici.
O, nie wiem, pani, jak mam cię błagać o przebaczenie. Wierz mi, że krzywda, jaką ci wyrządziłem, spędzała mi sen z powiek. Krzywda? Ależ królu, jestem twoją dozgonną dłużniczką. Wszystko wszak zawdzięczam tobie. A było to tak. Przebóg! Wszak to dziewczyna, nie sarenka. Omal cię nie postrzeliłem. Czemu błąkasz się sama po lesie w śnieg i zawieruchę? Czemu oczka zapłakałaś, piękne, błękitne? Bo nie mam się gdzie podziać, wasza wielbożność. Jestem sierotką Marysią. Byłaś sierotką Marysią, byłaś. Teraz będziesz... Ale nie uprzedzajmy wypadków. I teraz rozumiesz, królu. Książę zabrał mnie do siebie i pokochaliśmy się. Bez granic. Rozumiesz więc, królu, dlaczego jestem ci tak wdzięczna? Przecież gdyby nie ta korona, która jak widzę już się znalazła, gdyby nie wygnano mnie z zamku, to czym bym gdzieś była? Pomywaczką. No może już dzisiaj starszą pomywaczką. Mężu, podpisuj zaraz z moim dobroczyńcą pakt. O nieagresji. Zdarza się i w dzisiejszych czasach, że nasi bliźni, a szczególnie zwierzchnicy, robią nam podobne, mimowolne przysługi. Tyle, że teraz nie mamy raczej szans, aby po wyrzuceniu zostać księżną. Ale kierownikiem w konkurencyjnym zjednoczeniu. Dobranoc państwu. Dobry wieczór państwu. Nie tak dawno temu, ale dosyć daleko stąd, na przedmieściach Chicago, w ubogiej willi z małym ogródkiem, bez basenu i garażu, mieszkała uboga wdowa z córką imieniem Mary i synem imieniem Johnny. Johnny! Johnny się nie odezwał, bo Johnny się nie urodził, gdyż jego matka używała niezawodnych pastylek firmy Brown. Johnny, czy musisz bez przerwy słuchać tych idiotycznych reklam? Szkoda, że ty ich nie słuchała 20 lat temu. Jeżeli ktoś nie umie odpowiednich warunków zapewnić dzieciom, to w ogóle nie powinieneś mieć. Ale nie mów tak, Johnny. Wiesz dobrze, że staraliśmy się z ojcem, żeby wam niczego nie brakowało. Właśnie. Tylko nie stać was było nawet na kupno nowych antyków. Aż wstyd tu kogoś zaprosić. Ale ojciec zawsze twierdził, że antyk im starszy, tym cenniejszy. Teraz robią o wiele starsze od tych starych. Ale my z Mary mamy tylko stare dżinsy. No, wyglądają jeszcze zupełnie jak nowe. Właśnie o to chodzi. Nasze stare wyglądają jak nowe, a teraz się kupuje nowe, które wyglądają jak stare. To kosztuje, moja droga. Powiedz mi szczerze. Dlaczego ty wyszłaś za mąż za ojca, a nie za jakiegoś milionera? No, bo zakochałam się właśnie w waszym ojcu. Był taki przystojny. Mężczyzna wcale nie musi być przystojny. Ale milionerzy również bywają przystojni. Poza tym są bogaci. Niektórzy nawet cholernie bogaci. Wiesz, słyszałam o takim jednym, co podobno samych długów ma parę milionów dolarów. Ale pieniądze nie dają szczęścia. No, wasz ojciec nie był bogaty, a jednak byliśmy szczęśliwi. No, bo kochaliśmy się. Wy nie macie pojęcia, jak miłość wzbogaca ludzi. Mamo, znam lepsze sposoby wzbogacania się. Gdybyś był mężczyzną, mógłbyś napaść na banka, tak? To wy mnie jeszcze nie znacie. Wychodzę teraz. Jeśli nie stanę się milionerem, nigdy mnie więcej nie zobaczycie. Johnny! Mijały dni, tygodnie, miesiące, a Johnny nie wracał.
Jego matka, uboga wdowa, wypłakiwała oczy w swojej ubogiej willi z małym ogródkiem bez basenu i garażu. Jego siostra imieniem Mary chodziła wciąż w tych samych dżinsach, które choć stare, wyglądały już jak nowe, z najdroższego magazynu. Tak były spłowiałe i wystrzępione. Któregoś dnia Mary przejrzała się w lustrze i stwierdziła z radością, że może nareszcie pokazać się w modnej dyskotece. Hello! John. Dawno cię nie widziałem. To dziwne, bo ja ciebie też nie. No, gdybyś tu częściej przychodziła. Ale nie mogę. No, chodźmy na drinka. To pewnie Johnny ci nie pozwala. Jaki Johnny? No twój brat. Od czasu, kiedy został milionerem. Johnny milioner? Co ty opowiadasz, Bill? No nie udawaj głupio, jest w tej chwili najbogatszym człowiekiem w Chicago. Nie mów mi, że nic o tym nie wiesz. Ależ naprawdę nie wiem. To ci powiem. I Bill opowiedział Mary, jak Johnny stał się milionerem. Otóż po kłótni z matką i siostrą zrobił to, co w takich sytuacjach robi prawie każdy mężczyzna. Paul, nalej jeszcze. Najpierw panie Bright. Niech pan zapłaci za to, co pan już wypił. No jutro zapłacę za wszystko. To jutro się pan napije. No Paul, proszę, no nie... Cicho! Niech mu pan nareszcie naleje. Ja płacę. No dzięki. Dzięki, chłopcze. Spełniłeś cholernie dobry uczynek. Chciałbym ci się jakoś zrewanżować. To niech mi pan powie, jak zostać milionerem. O, po co ci to? Nie uwierzy pan. Niech sobie pan wyobrazi, że chce być bogaty. A, wierzę. Ja w swoim wieku też miałem takie idiotyczne pomysły. Ale z wiekiem zmądrzałem. No, skoro jest pan taki mądry, to niech pan powie. Niech pan powie, jak zostać milionerem. Okej, powiem. Musisz postąpić tak, jak mój przyjaciel. Najpierw zamów jeszcze po szklaneczce. Zamów. Dwie whisky. Następnie idź do małego sklepiku vis-a-vis i tam za dolara kup kilogram pomarańczy. Weź te pomarańcze i pobiegnij do dużego sklepu na rogu. Tam dostaniesz za nie $2. Za te $2 kup w małym sklepie 2 kilogramy pomarańczy. Idź do dużego sklepu, tam dostaniesz za nie 4. Następnie wróć do małego sklepiku. Tak. I niech mi pan powie, ile lat? No ile lat musiałbym tak biegać ze sklepiku do sklepiku, żeby zostać milionerem? To sporo. A może nawet i więcej. Jednak mój przyjaciel został milionerem już po miesiącu. W jaki sposób? Umarł. Umarł jego bogaty wujaszek. Zostawił mu cały majątek. A ja nie mam bogatego wujaszka. Zresztą, jeżeli naprawdę można się wzbogacić w ten sposób, to dlaczego pan sam tego nie zrobił, co? Nogi. Nogi mnie bolą, nie mogę chodzić. Ale tobie radzę spróbować. Okej. Okay. Powodzenia! I Johnny pobiegł do małego sklepiku, gdzie za dolara kupił kilogram pomarańczy, następnie sprzedał je za $2 w dużym sklepie. Nie wiedział bowiem, że mężczyzna z baru powiedział mu stary dowcip, który państwo oczywiście znacie. Okazuje się jednak, że czasami nieznajomość starych kawałów wychodzi na dobre. I Johnny wzbogacił się na tych pomarańczach? W każdym razie dzięki nim został milionerem. Zakochał się w córce właściciela dużego sklepu, ona zakochała się w nim i po miesiącu się pobrali. Teraz twój brat jest jednym z najbogatszych facetów w Chicago. A morał z tej bajki jest raczej optymistyczny. Rację miała uboga wdowa, mówiąc, że miłość wzbogaca ludzi. Rzecz w tym, żeby zakochać się we właściwej osobie. Dobranoc państwu.
Dobry wieczór Państwu. Dawno, dawno temu, kiedy nie było jeszcze Colombo, Kodżaka, Manixa, a nawet Sherlocka Holmesa, żył pewien człowiek, którego dziś nazwano by prywatnym detektywem, a wtedy nazywano po prostu Mądrym Slimem. Mądry Slim rozwiązywał wszystkie zagadki, nierzadko kryminalne. To też nic więc dziwnego, że drzwi jego mieszkania nie zamykały się po prostu, zwłaszcza od momentu, kiedy popsuł się przy nich zamek. Otwarte. Proszę bardzo, pani siada. A więc co się stało, Miss Brown? Od dzisiejszej nocy. Chwileczkę. A skąd pan zna moje nazwisko? Doszedłem do tego drogą dedukcji. Moja gosposia zobaczyła panią przez okno i powiedziała: idzie do nas pani Brown. To mi wystarczyło, aby wydedukować, że pani nazwisko brzmi Brown. No więc, co się stało? Otóż mój mąż... Mr. Brown, tak? Tak. A skąd pan wie? Ja wiem wszystko. A więc, co się stało z panem Brown? Coś strasznego. Dzisiejszej nocy chciał mnie udusić szalikiem. I udało mu się? Nie, bo w ostatniej chwili się zbudziłam. Przestraszył się i upuścił szalik. Udałam, że śpię, bo nie wiedziałam, jak zareagować. Ale boję się, że to się może jeszcze powtórzyć. Jest strasznie uparty. Co mam robić, panie Slim? Przecież to bardzo proste, Miss Brown. Po powrocie do domu proszę natychmiast wyrzucić szalik. A jeżeli nie zechce udusić czymś innym? To proszę wyrzucić coś innego. Oj... Pan naprawdę jest genialny, panie Slim. Nic na to nie poradzę, Miss Brown. No nie wiem, jak mam panu dziękować. Podziękowania przyjmuje moja gosposia. Cennik wisi w przedpokoju. Do widzenia panu. Otwarte! Proszę, niech pan siada. Dziękuję. Słucham, Mike. Pan mnie zna? Tylko pańskie imię. Ale skąd? Z kalendarza. A więc słucham. Prawda, z kalendarza. Otóż ja od 2 miesięcy dostaję tajemnicze listy. Proszę, tu są ułożone w kolejności, w jakiej nadchodziły. Pańska żona zdradza pana, przyjaciel. Tak, i powinien pan wiedzieć... Wiem, już wiem. Idę na przykład o zakład, że ten list został napisany na maszynie. Tak, z pewnością, ale... Pozwoli pan, że przeczytam następne listy. Pańska żona wyjechała z kochankiem do Pernambuco. Za $1000 podam panu hotel, w którym się zatrzymali. Przyjaciel. Tak, i właśnie rzecz w tym... Że nie ma pan $1000, co? To też, ale widzi pan, ja w ogóle nie mam żony. A, nie rozumiem. No zwyczajnie, jestem kawalerem od urodzenia, czy to takie dziwne? No gratuluję panu. Kawałek z tego, czego pan ode mnie oczekuje. Myślałem, że chodzi panu o odzyskanie żony. Nie, przeciwnie. Mnie chodzi, żeby pan odnalazł nadawcę tych listów. Ale po co, skoro nie ma pan żony? Widzi pan, ja nie mam żony, ale ja również nie mam przyjaciela. Od 10 lat żyję w tym mieście i z nikim się nie zaprzyjaźniłem. To znaczy, tak mi się dotychczas wydawało. Ale jednak teraz okazuje się, że mam. Mam jakiegoś przyjaciela. Przecież widzi pan, podpisał się przyjaciel. Musi go pan koniecznie odszukać. Zdaje mi się, że dużo łatwiej jest znaleźć niewierną żonę niż prawdziwego przyjaciela. Tak. Więc co mi pan radzi? Przede wszystkim powinien pan się ożenić. A kiedy pana żona zdradzi pana i wyjedzie z kochankiem do Pernambuco, zgłosi się pan do mnie. Wówczas postąpię tak, jak postępuje prawdziwy
przyjaciel. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pańska żona do pana nigdy nie wróciła. Dziękuję. Mike posłuchał rady mądrego Slima. W miesiąc później ożenił się z piękną Kate. Ach, co to był za ślub, po czym żyli długo i szczęśliwie, prawie cały miesiąc. No a potem Mike już czekał tylko na to, kiedy Kate go zdradzi i wyjedzie z kochankiem do Pernambuco. Mike, wyjeżdżasz? Niestety, kochanie. Szef wysyła mnie na zjazd do Londynu. Pojadę z tobą? To byłoby bez sensu, kochanie. Zresztą będę cały czas zajęty. Zanudziłabyś się na śmierć. W domu bez ciebie też się zanudzę na śmierć. Nie musisz siedzieć w domu. Możesz sobie gdzieś wyjść. Przecież wiesz, że sama nie lubię wychodzić. Nie musisz sama, kochanie. Skoro ciebie nie będzie? Oprócz mnie są na świecie jeszcze inni mężczyźni. Na przykład ten sąsiad z dołu. Mądry, przystojny, bogaty, zdaje się. Wpadłaś mu w oko. Co też ty mówisz? Przecież wiesz, że mam męża. Kochanie, to nieważne. Niektórzy mężczyźni, zwłaszcza kawalerowie, bardzo lubią mężatki. Zresztą od czasu, od kiedy jesteśmy małżeństwem, jesteś jeszcze bardziej ponętna. Marnujesz się przy mnie, kochanie? Nie mów tak. Zobaczysz. Sama dojdziesz do tego wniosku. Muszę już iść. Pociąg odchodzi za pół godziny. Oczywiście Mike zaaranżował cały ten wyjazd tylko po to, aby dać pięknej Kate szansę zdradzenia go. Na ołtarzu przyjaźni, jakby powiedział ktoś górnolotny, chciał złożyć ofiarę ze swego małżeństwa. Wrócił dopiero po dwóch dniach. Poznałam wspaniałego i mądrego człowieka imieniem Slim. Nie szukaj nas, wyjeżdżamy do Pernambuco, żegnam Kate. Mike odetchnął. Wiedział, że mądry Slim dotrzyma słowa i zrobi wszystko, aby Kate nie wróciła z Pernambuco. A morał z tej bajki? No cóż. Nie ma rzeczy, proszę państwa, której przyjaciel nie zrobiłby dla przyjaciela. Dobranoc państwu. Dobry wieczór państwu. Historia, którą dziś chcemy państwu pokazać, zdarzyła się tak dawno, że nikt jej już dzisiaj nie pamięta. Nawet najstarsi górale. Także można ją między bajki włożyć, zaznaczając, że wszelkie podobieństwo jej bohaterów do osób autentycznych jest nieprzypadkowe. Otóż żyli sobie kiedyś dziad i baba, bardzo starzy oboje, ale zanim się zestarzeli, byli jeszcze młodzi i bardzo się kochali. Ale ponieważ nawet w bajkach nie można żyć tylko miłością, dziad i baba, jeszcze młodzi, oboje, jedli kiedyś obiad. Przepraszam państwa, ale przyszło dziecko. Chłopiec czy dziewczynka? Nie pytałam. To idź i spytaj. Lekarz mówi, że to dziewczynka. Dzieckiem, które wówczas przyszło na świat, była dziewczynka z zapałkami. Dziad i baba, bardzo jeszcze młodzi oboje, wprawdzie chcieli mieć synka, ale pokochali córeczkę i rozbijając o nią butelkę szampana, ochrzcili ją Anderseną. Nie mylić z Andersenem. O czym myślisz, dziadu? Myślę o naszej dziewczynce z zapałkami. Boję się o nią. Dlaczego?
bo to jeszcze dziecko. A dziecko plus zapałki to pożar. Oj, głupiś dziadu. Gdyby tak było naprawdę, to pożar minus zapałki równałoby się dziecko. Na to by wychodziło. Ależ to nonsens. Wiesz przecież, że dzieci biorą się zupełnie z czego innego. Wiem. Jednak boję się Andersena. Co robisz, dziadu? Chcę jej zabrać zapałki. Ale po co? Masz przecież zapalniczkę. Nie o to chodzi. Mówiłem ci, że dziecko plus zapałki równa się pożar. Ależ dziadu Andersena nie umie jeszcze dodawać. No to co? Pstro! Odejdź, bo ją obudzisz. Jak te zapałki tak ci nie dają spokoju, to może byś poszedł do mądrej Leo. Ona na pewno coś poradzi. I dziad posłuchał baby. Jeszcze tego samego dnia poszedł do starej Leo, która wiedziała wszystko, a nawet więcej. Witaj, Leo. Witaj, dziadu. Podobno jesteś szczęśliwym ojcem. Bardziej ojcem, Leo, niż szczęśliwym. Dlatego właśnie przyszedłem do ciebie. Mamy kłopoty z naszą córeczką. To dziewczynka. Skąd wiesz? Ja wiem wszystko, ale mów dalej. Otóż nasza córeczka istotnie jest dziewczynką, ale to nie jest cała prawda, niestety. Ona jest dziewczynką z zapałkami. A dziecko plus zapałki... równa się dziecko z zapałkami. No, to też. A poza tym, to grozi niebezpieczeństwem, grozi pożarem, ja się boję. A, rozumiem, boisz się i przyszedłeś do mnie, żeby się ukryć. Nie boję się o siebie, ale o Andersenę. Dlatego przyszedłem, żebyś coś poradziła. Tak. A wiesz, dziadu, że nie każda zapałka się zapala. No, oczywiście, Leo. Na ogół co druga. No, to już wiesz, co powinieneś zrobić. Złożyć reklamację. Oj, głupiś, dziadu. Jeżeli chcesz, żeby waszej dziewczynce z zapałkami nie groziło żadne niebezpieczeństwo, to powinieneś z babą wyrzucić co drugą zapałkę. Tę, która może się zapalić. A z tą drugą połową wasza Andersena będzie już zupełnie bezpieczna. Skąd wiesz, że nasza córeczka ma na imię Andersena? No, nie trzeba być mądrym, żeby wiedzieć, że dziewczynka z zapałkami jest Andersena. No, idź już i rób, co ci powiedziałam. Jeszcze tego samego dnia dziad i baba poprzebierali zapałki Anderseny wdzięcznie tym, dzięki którym nie wszystkie zapałki się zapalają. Dziadu, pamiętasz, które się palą, a które nie? Zaraz sprawdzimy. To są zapałki dla naszej Anderseny. Teraz, babo, możemy być spokojni o naszą dziewczynkę z zapałkami. A ponieważ obiecałem mojej matce, że odwiedzimy ją na święta, pójdźmy do niej. A teraz nasza Andersena może zostać sama. I tak też się stało. Dziad i baba, spokojni już o dziewczynkę z zapałkami, które przezornie poprzebierali, poszli z wizytą. Ale w drodze zaskoczyła ich śnieżyca, bo śnieg zaskakuje nie tylko drogowców, niestety. W śnieżnej zamieści dziad i baba zabłądzili i zamiast z matką dziada spotkali się w lesie z wilkiem. Wilk oczywiście wziął ich za czerwonego kapturka, no i zjadł. A tymczasem mała Andersena, która już zdążyła podrosnąć, czekała na rodziców w zimnej izbie. I dziewczynka z zapałkami dzięki tej jednej, dobrej, nie zamarzła. A morał z tej bajki? Jeśli na 10 rzeczy złych jest choćby jedna, dobra,
to jeszcze wszystko może się dobrze skończyć. Dobranoc Państwu. Dobry wieczór Państwu. Któż z nas nie widział głośnego filmu Wąż? Więc na przykład ja nie widziałam i dlatego z wielką przyjemnością obejrzę z Państwem dzisiejszą bajkę, której bohaterem jest pewien mąż. Filipie? Tak. Śpisz? Tak. No to zbudź się. Słyszysz? Nie. Co nie? Nie słyszę. Dlaczego? Bo śpię. No więc zbudź się, za chwilę przyjdzie Lilka. Oj, naprawdę, nie rozumiem, dlaczego ją zapraszasz. Jest taka nudna, że... Oj, lepiej nudzić się we troje niż we dwoje. No wstawaj. A wiesz, miałem dziwny sen. Śniło mi się, że jestem psem rasy pudel. Wiesz, że nie znoszę pudli. A wczoraj śniło mi się, że jestem owczarkiem coli. A widzisz? A ja się zastanawiałam, skąd na dywanie tyle sierści. Widocznie liniałeś. Pewno Lilka. O, cześć! Chodź! Cześć, Filip! Cześć. Siadaj. Wiesz, Filipowi śniło się, że jest psem. Ale mam nadzieję, że nie gryzie. A propos, byłam dzisiaj na wspaniałym filmie pod tytułem Wąż. Strzemasz na końcu. Kasia też uwielbia opowiadać zakończenia filmu. Tylko nie rozumiem, co wąż ma wspólnego z psem. Nic. Tylko facet na filmie zmienia się w węża, więc może ty zamienisz się w psa. To byłoby straszne. Filip boi się psów. Ile razy spojrzałby w lustro, umierałby ze strachu. Dobre, tylko nie śmieszne. Czy ten facet na filmie naprawdę zamienia się w węża, czy tylko mu się tak zdaje? Naprawdę? A ja myślałam, że zwariował. Wiesz, widzieliśmy z Filipem taki film. Bohaterce wydaje się, że jest myszą. I na widok kota wyskakuje przez okno. U nas w szpitalu jest młody człowiek, któremu wydaje się, że jest Henrykiem IV. Widocznie nie zna historii i nie wie, że Henryk IV już dawno nie żyje. Nie wpadło mi to do głowy. Wiesz, wyborne te ciasteczka. Gdzie kupiłaś? Sama robiłam. Musisz mi dać przepis. Ale brałaś już 3 razy. No może chcę zrobić te ciasteczka po raz 4. A i co cię ugryzło? Pewnie ten pudel, który mu się przyśnił. No przekomarzaniom i śmiechom nie było końca. Ale po wyjściu panny Lilki, która z zawodu była lekarzem psychiatrą, Filip jak gdyby troszkę zmarkotniał. Nazajutrz kupił bilety na film Wąż. Po wyjściu z kina posmutniał jeszcze bardziej, a za kilka dni jego żona zauważyła w łazience szampon Fafik. Filipie? Tak. Miałeś kupić szampon. Właśnie kupiłem, jest w łazience. Czy to ten? Tak, podobno bardzo dobry. Filip, czyś ty oszalał? Przecież to jest szampon dla psów. Widocznie ekspedientka wzięła mnie za kogoś, kto ma psa. Pani Kasia poważnie się zaniepokoiła. Jeszcze tego samego dnia skontaktowała się z panną Lilką, która, jak mówiliśmy, była lekarzem psychiatrą. Ach, wiesz, Filip mi się nie podoba. Zawsze ci mówiłam, że Mateusz jest przystojniejszy. Ale nie żartuj. Naprawdę boję się o niego. Ma wrażenie, że zmienia się w psa. Zawsze chciałaś mieć psa. Oj, naprawdę nie żartuj. Boję się o niego. Może powinien się leczyć? Każdy powinien się leczyć. Współczesna medycyna, moja droga, jest już na takim poziomie, że u każdego coś znajdzie. Moim zdaniem nie ma ludzi zdrowych. Są tylko tacy, którzy nie chodzą do lekarzy. Przyślij do nas Filipa. To nie będzie takie łatwe, niestety. On nie wierzy w psychiatrów. To zupełnie normalne.
Myślisz więc, że jest normalny? Mhm. Kasia wracała do domu znacznie spokojniejsza, ale kiedy weszła do mieszkania, ręce opadły jej jak płetwy. Ach, Filipie! Trzeba będzie zrobić dodatkową dziurkę. Ale po co? No, żeby mnie nie uwierało. Czyżbyś zapomniała, że wieczorem wybieramy się do teatru? Muszę elegancko wyglądać. Filipie, powinieneś pójść do lekarza. No właśnie byłem dzisiaj. U kogo? U doktora Wojakowskiego, podobno najlepszy weterynarz w Warszawie. Powiedział, że wszystko w porządku. Filipku, no musimy porozmawiać. Wiem, co chcesz powiedzieć. Kochanie, nie martw się. Przyrzekam ci, w momencie, kiedy zmienię się w psa, odejdę. Ale... Nie martw się, Kasieńko. Nie martw się, nie martw. Ja się wcale nie martwię, no. Wiem, że to można wyleczyć. Uwielbiam, kiedy mnie głaszczesz. Zwłaszcza za uszami. W tydzień później pani Kasia nie zastała męża w domu, a kiedy nie wrócił do domu na noc, skontaktowała się z panną Lilką, która, jak już dwa razy wspominaliśmy, była lekarzem, psychiatrą i w związku z tym wszystko wydawało jej się normalne. Panna Lilka natychmiast wzięła sprawę w swoje ręce i już godzinę potem spotkała się z przyjaciółką w recepcji pewnego hotelu. Cześć. Cześć. No dlaczego kazałaś mi tu przyjechać? Bo Filip jest tutaj, zameldował się wczoraj rano i od tego czasu nie opuszcza swojego pokoju. Więc uwierzył, że jest psem. To dobrze, że wierzy. Wiara czyni cuda. Chodź, mam zapasowy klucz do jego pokoju. Filipie! Filipie, otwórz to ja, Kasia! Filipie, słyszysz? Jestem lekarzem, pomogę ci! Trzeba otworzyć. Wiem. Spójrz. On nie zwariował. On jest normalnym psem. A widzisz, głuptasku, a ja się tak już denerwowałam. I wszyscy troje wrócili do domu i żyli długo i szczęśliwie. A morał z tej bajki jest taki. Każda kobieta woli mieć normalnego psa niż zwariowanego męża. No cóż, dobranoc państwu.